wszyscy czekaliście na film z Viperem, a ja mam dzisiaj dla was coś jeszcze lepszego. I gwarantuję wam, że pomysł na ten film będzie jeszcze lepszy niż zwykły Uber. To jest nadzwyczajny materiał. Panie i panowie, witam w kolejnym odcinku programu High Five. Miesiąc temu widzieliście pierwszy materiał z tym Viperem. Wtedy, kiedy go kupiłem, sprowadziłem do Polski, pierwsze moje kilometry, odbiór auta. To jest cudowny samochód, to jest klasyka motoryzacji z legendarną historią, a ja jestem pewny, że bez was, bez ciebie, ciebie, ciebie i ciebie, niczego by nie było. Nie byłoby programu High Five, a tym bardziej tego Vipera. I to wam zawdzięczam ten samochód, jestem tego w 100% świadomy. Dlatego chciałem zabrać kilkudziesięciu z was na przejażdżkę Viperem, żebyście poczuli emocje, poczuli wyjątkowość tego auta i tej przejażdżki. I tak powstał ten materiał, pełen łez, potu, spalonej gumy, hałasu i smrodu paliwa. To wasze reakcje będziemy dzisiaj oglądać. Pasjonaci motoryzacji są wszędzie i nawet tu podczas nagrywania wstępu do tego materiału trafił się skarb. To jest pierwszy pasażer, który przejechał się Viperem. Co jest oryginalny? Kolor. Kolor oryginalny. Właśnie nagrywam materiał o tym samochodzie. Tutaj jestem w trakcie tworzenia tego. W porządku. Tylko ile on pali? Jeszcze raz? Ile spala? Pomógłby mi pan z drugiej strony? To pan pokaże silnik. To tu się bierze jeszcze. Ty jedną ręką do góry. Noż piękny jest. V10 wolno ssąca. Jeszcze gorący, bo troszeczkę... Czuję. Troszeczkę przepisów trzeba było złamać. No, podoba mi się. Ten kolor też robi robotę. Kolor jest zajebisty. A teraz ciekawostka, niech pan przyłoży tutaj rękę, ale tak, żeby się nie poparzyć. Tu jest wydech w tym aucie. Z jednej i z drugiej strony. Z drugiej strony też. I przy wysiadaniu z tego auta można sobie łydy poparzyć strasznie. To jakoś powinno być inaczej troszkę. A tu wszystko jest na odwrót. Tu nie ma w ogóle szyb. Nie ma okien. Niech pan zobaczy, gdzie są klamki. Jak się otwiera ten samochód? Na pewno pan nie wpadnie na to, bo tylko od środka. To auto wszystko ma na opak. Nawet pasy. Fajne, nie zajebiste. Może chyba? Tak, oczywiście. Ma pan telefon przy sobie? To panu zdjęcie zrobię. No ja przejeździłem 43 lata. Zawodowo? Tak. Uwaga, uśmiech do zdjęcia. Ma pan ochotę na rundkę? Jeżeli mam. Proszę bardzo. Zamknę tylko maskę. Powiem panu, ja to jeździłem autobusami i pogotowiem technicznym. No proszę. Poszło. Paliwa mało, to ciężko się odpala. To się co robi. Potrzebowałby pan kamerę? Ale proszę. O, to tak na nas będzie ładnie. Możemy się uśmiechnąć do kamery i trochę spalić gumy, co? Spalimy trochę kapora? Wezmę kamerę? Jak koledzy zobaczą, że takim się przejechałem, to będą zazdrościć. Zajebisty jest. Mocny temat, co? Mocny. Nie, no autobusem to ja tego nie zrobię. Podobało się panu? Piona. Superancko. Także tak. Te przejażdżki wyszły tak interesujące i było ich tak dużo, że postanowię zrobić z tego serię. Będziecie prawdopodobnie już jutro widzieli kolejny materiał, ale oglądajcie spokojnie ten, bo jeszcze się nie skończył. Trwa w najlepsze, najlepsze przed wami. Ale innych pasażerów pokażę wam w kolejnych dniach. Dlatego subskrybujcie, ale tu oglądajcie dalej. Ale ja się jaram tym autem. Jak to? W ogóle tak naturalnie tak zarzuca ciebie, jak startujesz? No nie, bo tu nie ma trakcji. To jest zbyt mocne auto, żeby tu była trakcja. I nie możesz go opanować. Dopiero teraz jest trakcja. Dobry mam sprzęcie, co? Słuchaj, dzisiaj mowa. Najlepiej to złośnie od zera. Moment, to jest moment. Ja sam jestem przerażony, jak prowadzę te samochody, bo w każdym momencie możesz stracić trakcję. Możesz, wiesz, kontrolować tą kierownicą i nie wiesz, kiedy nawet to zrobi. Bo masz, wiesz, 100 na godzinę i nadal traci trakcję. To jest niesamowite, mamy pogodę, 30 stopni, sucho. To jest najlepsze w tym aucie. Jak tak wpakowałem na samochód, nie wiem, mam wrażenie, że kogokolwiek... I to jest
też tak. Cały czas my nawet trakcję tracimy, więc bokiem polatać na rodzie to żaden problem. Tylko że ludzie się śmieją, że jak to takim autem fajnym tak upalasz, a? To szkoda, nie? A to jest niby szkoda, ale z drugiej strony wiem, że nic nie zrobię w nim. Uważam na to auto, to jest moje oczko w głowie. Mocny temat, co? No. Pierwszy raz jadę takim autem, stary. No, jest temat mocny. Sam do tej pory nie umiem go do końca ogarnąć. Jest puls jeszcze? Jest puls? Nie wiem. Puls 300. O, fuck. Poważnie? Aż tak? Serio, no. Piona. Ale to jest zajebiste. Motoryzacja stary. Łączy ludzi. I emocje, które są w motoryzacji przekazywane przez takie auto do człowieka, to jest coś niesamowitego, tak. Że maszyna potrafi przekazać takie emocje. Kurde, jak ja to lubię. Zadanie kluczyk ja do Holandii. Do Holandii? Musimy jakąś, wiesz, transakcję teraz już utacznić. Tak, ja wiem. Coś wiem, za wiem. Coś. Zegarek tak. W zastaw. Zegarek w zastaw. Ale widzę, że... Bokiem wyjeżdżamy z ronda. Jasne! Mamy, a wy nie! Jeszcze raz? Mówię, wy nie macie, a my mamy. Tak się patrzą. Nie no, naprawdę, zrobiłeś mi tak dzień, ja normalnie nie mogłem cię tak tego doczekać, że stary. Ale widać nawet po twoim ciele, jak się trzęsiesz z emocji, że to jakby jest, wiesz, nie ukrywasz nic. Bo ja się nie boję tego, tylko ja po prostu, ja lubię szybko jazdę, ja lubię to. To są emocje pozytywne. To adrenalina, to wszystko. Nabrałeś już takiego doświadczenia, że... Spokojnie, takimi autami możesz jeździć, nie? I mogę ci zaufać i wiesz, i bez problemu, nie cykam się, nie? Bez względu na to, że jesteś youtuberem i masz jakieś tam subskrypcje, po prostu jakby dał radę zachować z sobą kontakt taki, jakikolwiek stary, to byłoby zajebiście, nie? Kawka, wsiadaj. A kurwa, to jest wydech. Kiedy uczyłem się na takiej LC, nigdy bym nie pomyślał, że 7 lat później mogę spalić kapora. Człowiek, dobrze nam to wyszło. V10 musi brzmieć. Od razu te spaliny. Ale jest zajebiste, koło wyciągnie. Ten drugi to jest też? Tak. Ten drugi to Porsche 911 Carrera taki 4S. To już jechałem kiedyś. No, 450 koni, taki przyjemny na co dzień. Ale później holowaliśmy ich. Bardzo pana przepraszam, ale będę musiał się zbierać przed deszczem. Dobra. I przed tym, przed zmrokiem. I jeszcze mam nadzieję, że się spotkamy. No. Wszystkiego co najlepsze. Tak jak widzicie. Spontan. Pasja do motoryzacji łączy każdego i to... A jak ma pan na imię? Andrzej, bardzo miło było pana poznać. Pasja do motoryzacji łączy każdego i nieważne czy masz 20 lat, czy 70, czy jesteś Robert, Andrzej, czy Gabryśka, czy Milena, czy ktokolwiek inny. To jest... Super. Pan się teraz chwali przed znajomymi właśnie. A ja żegnam się z wami. Wszystkiego dobrego wam życzę. W kolejnych dniach zobaczycie kolejne przejażdżki, bo mam dla was inne przejażdżki dodatkowo. Tych przejażdżek było dużo więcej, dlatego zrobimy sobie takie małe daily vlogi, ale warto oglądać każdy z nich, ponieważ tam każda reakcja, mimo że na ten sam samochód, to jest zupełnie inna. Każda historia człowieka jest zupełnie inna. Śledźcie kolejne filmy i subskrybujcie program High Five. Jak widzicie, warto. Trzymajcie się. Do następnego.